Cześć, z tej strony Magda Bereda. Strasznie mi się cieszę, że kliknęliście na tę miniaturkę, która zawsze musi przyciągać wasz wzrok. Cieszę się, że przyciągnęła i cieszę się, że jesteście, bo będę śpiewać dzisiaj piosenki, które to wy proponujecie. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo poprosiłam was na Instagramie, żebyście po prostu pisali wszystko, co siedzi wam w głowie. Pierwsza piosenka, jaką mi tutaj zaproponowaliście, to piosenka Małe Skrzydła Aniki, która wygrała tegoroczną edycję The Voice Kids, więc po prostu zacznijmy. Dawniej każdy dzień deptał mnie, los układał wszystko na mnie. Bałam się zatracić, marzyć, mieć plan. Mówili, że świat tak już ma, szukamy światełka jak ćma, a wokoło czarna, czarna jest mgła. Wciąż pod wiatr, choć małe skrzydła, serce woła tylko tam, dalej, dalej w dal. Wciąż pod wiatr, niczemu winna, taki mamy już ten świat, dalej, dalej w dal. Taki mamy już ten świat, dalej, dalej w dal. Kolejna piosenka, którą mi tutaj wrzuciliście mnie na głęboką wodę. Piosenka, którą uwielbiam, którą miałam przyjemność posłuchać się również na koncercie. Piosenka Scars to Your Beautiful. But there's a hole that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. You don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful. Oh. Tutaj przesadziliście, ponieważ dostałam od was super propozycje. Jak wiecie, no na co dzień nie słucham disco polo, ale no zdarza się, że po prostu jest się na jakiejś imprezie. Ludzie po prostu to puszczają, bo po prostu nóżka chodzi cały czas, co nie? No i mimo tego, że gdzieś tam się nie lubi, to obija się o ucho, no i chcąc czy nie chcąc zna się teksty. Pan Zenon Martyniuk jest jedną z najskromniejszych osób, które miałam okazję poznać i jest niesamowity i tak naprawdę bardzo, bardzo szanuję za jego pasję do tej muzyki. No i za to, że zaszedł tak bardzo daleko, że jest znany w całej Polsce. I ludzie, myślę, lubią go bardzo za to, jaki po prostu jest, bo jest sobą. Przez Twe oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione Ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Dostałam też propozycję piosenki Sylwii Grzeszczak, który nazywa się Pożyczony. Jest to piosenka, którą naprawdę bardzo lubię. Oczywiście musiałam wyszukać akordów na pianinie, bo z pianinem jest taka historia, że kiedy chciałam pójść do szkoły muzycznej, mając 14 lat, to powiedzieli mi, że jestem już za stara. Więc zostały mi YouTube'y, czyli odpalanie tutorialów i po prostu ćwiczenie wszystkiego. No i tak to się stało, że stwierdziłam, nie to nie, będę się uczyć sama, pokażę wam, że potrafię, no i nauczyłam się. Może nie jestem Chopinem, ale potrafię sobie coś zagrać. Nie znam nut, ale potrafię zagrać sobie coś ze słuchu, tak żeby do tego zaśpiewać. I tyle mi starczy. Właśnie o to mi chodziło w szkole muzycznej, więc jeżeli ktoś wam mówi, że się nie da, to po prostu udowodnijcie, że się da i tyle. Na choćby jeden krótki dzień i noc. na parę chwil, pożyczę cię na rok. I obiecuję, że w idealnym stanie oddam cię, lecz ona dobrze wie, że to zły zwyczaj pożyczać na choćby jeden krótki dzień i noc. I ostatnia piosenka Roxie. Z Roxie nagrałyśmy ostatnio cover, więc niedługo pojawi się również na moim kanale. Jest naprawdę przepiękny, nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać, ale to jeszcze chwilkę potrwa. No i prosiliście o piosenkę Roxie, Lay Low, tak więc proszę bardzo. Oh, you gotta hold on me, gotta say it out loud. Never can, you know my brain, though I like it. Yeah, I like it, I like it, I like it. I ain't never been here before, so used to boys always chasing me down, shooting straight for you. Yeah, you like it, yeah, you like it, you like it, you like it. Oh, 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 we can run in the shadows. Oh, 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 when we cold in the shallows. When I lay low, lay low, lay low. Bonus track ode mnie. Jest to moja piosenka, którą napisałam już jakiś czas temu i właśnie pracuję nad nią w studio. Tak naprawdę jest już skończona, ale czekam na taki oficjalny miks finalny, by móc nagrać teledysk do niej. Więc bardzo, bardzo się cieszę. A tutaj taki mały przedsmak ode mnie. I nie miej mi tego za złe, chcę usłyszeć twój głos. Chcę słów, po których wiem, że jesteś wciąż. I nie miej mi tego za złe, wiem, poszło coś nie tak. Czy mam już iść, czy mogę dziś nie wracać stąd? Nie chcę wracać stąd. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Strasznie się cieszę, że tak bardzo angażujecie się we wszystko, co robię, że kiedy wrzucam na Instastory, słuchajcie, może chcielibyście, żebym pośpiewała, piszcie piosenki, w których chcielibyście mnie usłyszeć i nagle milion wiadomości, Magda, zaśpiewaj to, tamto. I to jest tak świetne, tak bardzo motywuje, dlatego właśnie nagrywam ten film. Ja pracuję właśnie nad płytą, więc nie mogę się doczekać, żeby wam w końcu wszystko pokazać, żeby zacząć już trasę koncertową i móc się z wami spotykać we wszystkich miastach w Polsce. I czuję, że naprawdę będzie się działo, że będą się spełniały wszystkie marzenia. I mam nadzieję, że i wasze, i moje. Dziękuję i do zobaczenia. Przesyłam buziaki. Łapcie. Pa, pa. I spróbuj jeszcze raz zrozumieć, że twoje błędy pokazują drogę.